przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. W pierwszej części tego cyklu mówię na temat wiary, przepraszam, na temat łaski, w drugiej części na temat wiary. Nauczania te mają na celu zbudowanie silnego fundamentu dla życia chrześcijan, ponieważ nasze życie jest ściśle związane z łaską i wiarą. I to są tak naprawdę dwie odnogi każdego zagadnienia, jeżeli chodzi o nasze życie. W związku z tym postanowiłem nagrać ten cykl. Dzisiaj chcę mówić na temat bezpieczeństwa, na temat tego, że jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, jeżeli przyjąłeś łaskę, to jesteś zawsze bezpieczny. Twoje bezpieczeństwo jest jakby niepodważalne. Chciałem zacząć od pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju 28:15. A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Widzimy tutaj obietnicę Boga. Bóg mówi do narodzonego z Bożego Ducha człowieka: będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wszędzie będę z tobą. Rozumiesz, o czym tutaj jest mowa? Tam nie jest napisane: będę z tobą wszędzie, dokąd cię zaprowadzę. Tu jest napisane: będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dokądkolwiek pójdziesz. A więc jeżeli ty pójdziesz grzeszyć, to będzie tam Bóg z tobą. On brzydzi się grzechem. On nie chce, żebyś grzeszył. Ale jeżeli ty pójdziesz grzeszyć, to On pójdzie z tobą. Wiesz dlaczego? Bo On powiedział: pójdę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiał. Nie istnieje coś takiego jak grzech śmiertelny. Nie istnieje coś takiego jak odejście od Boga, porzucenie łaski. Nie ma czegoś takiego. Można z łaski wypaść. Wypada się na chwilę. Ta chwila często trwa kupę życia, kawał życia. Ale On powiedział: pójdę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Powiedział dalej: przywiodę cię z powrotem do tej ziemi. Czyli jeżeli ty odpadasz od tej łaski, inaczej wypadasz z tej łaski, gdzieś tam się gubisz w życiu, nawet twierdząc różne kłamliwe rzeczy na temat Boga. Niektórzy myślą, że jak powiedzieli na Boga, że Bóg jest taki czy inny, to że oni zbluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. To są bzdury. Nie możesz zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha. Te teksty biblijne, które są w Nowym Testamencie określające, bo o Starym to nawet nie mówię, ale w Nowym Testamencie mówiące o tym, że tam jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czy tam w liście do Hebrajczyków, to jest ten cały opis, który jest jako tak zwana teologia grzechu śmiertelnego, to są rzeczy związane z nienarodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, a nie z odrodzonymi z Bożego Ducha ludźmi. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię, że Bóg mówi do ciebie: przywiodę cię z powrotem do tej ziemi. Czyli nawet jeżeli ty gdzieś tam się zgubisz, gdzieś tam pójdziesz w Kanaan, to ja cię przywiodę z powrotem, bo ja powiedziałem: wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, ja będę z tobą. I jeżeli nawet gdzieś tam popłądziłeś, to ja cię przywiodę z powrotem. Przywiodę cię z powrotem. I dalej jest napisane: nie puszczę cię, dopóki nie uczynię ci tego, co ci przyrzekłem. A więc zrozum to. Nie puszczę cię. Bóg mówi: ja ciebie nie puszczę. To nie ty się trzymasz Boga, tylko On ciebie trzyma. On ciebie trzyma. To nie ty trzymasz Boga. On cię trzyma. I On cię nie wypuści z ręki.
Jeżeli ty będziesz grzeszył, jeżeli ty będziesz szedł przeciwko Bożym prawidłom, to ty będziesz ponosił konsekwencje tutaj na ziemi, bo cię diabeł będzie dojeżdżał jak burą sukę. Rozumiesz? To w ogóle nie ma dwóch zdań. I możesz być narodzony z Bożego Ducha, a na ziemi mieć gorzej niż w piekle. Ale to nie oznacza, że Bóg cię opuścił i to nie oznacza, że po śmierci nie pójdziesz do nieba. To w ogóle tego nie oznacza. Ponieważ On powiedział, będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, gdybyś tam odszedł gdzieś, nie puszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Czyli On będzie realizował swój plan do twojego życia. Oczywiście ty masz w tym swój udział, bo ty możesz się z nim ciągle zgadzać albo nie zgadzać. I oczywiście, jeżeli ty się zgadzasz, to ty współpracujesz z łaską. Jeżeli ty się nie zgadzasz, to działasz przeciwko tej łasce. Ale to nie oznacza, że On globalnie ciebie opuszcza. Że On finalnie powie cześć. Nie. Pójdzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. A więc uważaj, dokąd idziesz, bo On tam z tobą jest. Jak idziesz grzeszyć, to idzie z tobą Bóg. Wiesz co, gdybym ja miał tą mentalność kiedyś, co dzisiaj, to bym się grubo zastanowił nad pewnymi rzeczami. Ja, wiesz, bo wiesz, o co tutaj chodzi? Tu chodzi o miłość. Że jeżeli ty wiesz, że dokądkolwiek idziesz, idzie z tobą Bóg i ty kochasz tego Boga, to ja ci gwarantuję, że ty nie zrobisz pewnych rzeczy. A nawet jeśli zrobisz, to ty ufasz w to, że On cię przywiedzie do tej ziemi z powrotem. I że cię nie puści, dopóki nie uczyni tego, co ci przyrzekł. A wiesz, co On ci przyrzekł? Że do nieba pójdziesz. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Kto wierzy we mnie, tego wzbudzę w dniu ostatecznym. On to powiedział. On to powiedział. To On to powiedział. On to powiedział. I On tego się nie zaprze. On się nie wyprze tego. Rozumiesz? On to powiedział. Właśnie do ciebie to powiedział. Powiedział to do ciebie. Że wszędzie pójdzie, dokądkolwiek ty pójdziesz. I że przywiedzie cię z powrotem do tej ziemi. I nie puści cię, dopóki nie uczyni tego, co ci przyrzekł. Po prostu On to powiedział. A cokolwiek On powiedział, to On wypełnia. Zrozum tą rzecz. Zrozum tą rzecz. Haka, pase, kedene, mene, sika, nene, marlare, de kedene, sika, de la parlare, de kedene, padre, ruach, se kedene, lirare, de kedene, Jesus, se mene, praise, my Lord, Jesus. Księga Izajasza 54:10. Księga Izajasza 54:10. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nadal nad tobą lituje. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju cię nie zachwieje. Mówi Pan, który się nad tobą lituje. Jesteś bezpieczny. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to łaska, którą przyjąłeś do twojego życia, ona cię zabezpiecza przed śmiercią wieczną, przed piekłem, przed potępieniem. A jeśli będziesz chodził w jej gabarytach, w jej prawidłach, to ona cię też uchroni przed każdym systemem patologii tu na ziemi.
przed każdym grzechem, każdą chorobą, każdą niemocą, każdą biedą, każdym odrzuceniem, każdą demoniczną siłą. Ona cię uchroni. Taka jest prawda o łasce, która została tobie dana na podstawie tego, co zrobił dla ciebie Jezus. Ewangelia Marka, kluczowa rzecz. Ewangelia Marka 15:34. Ewangelia Marka 15:34. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? On umarł na krzyżu. I przez to zawarł z tobą przymierze. Przymierze przypieczętowane śmiercią. Śmierć się wydarzyła. Przymierze zostało przypieczętowane. To jest przymierze zapłacone przez Jezusa. To jest przymierze wypracowane przez Jezusa. Zabezpieczone przez Jezusa. Jego śmiercią, a potem zmartwychwstaniem. On umarł na krzyżu, a potem stał z martwych. To jest nieodwracalna rzecz. To przymierze wykonuje się w Jezusie Chrystusie, a nie w tobie, ani we mnie. Jesteś bezpieczny, ponieważ Chrystus cię zabezpieczy. Łaska, ona odgrywa w twoim życiu rolę bezpiecznika. Od kiedy przyjąłeś ją, uznałeś ją za wartościową, przyjąłeś ten prosty fakt, że Bóg jest tobie przychylny. Bez względu na to, co narobiłeś. Bez względu na to, jaki jesteś. I nie dlatego jest ci przychylny, bo ma dobry humor, ale dlatego, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Jeżeli uwierzyłeś w to, jeżeli przyjąłeś to, że od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, Duch Święty zamieszkał w tobie i cała potęga nieba w tobie się znajduje. I w tej chwili Boże zdolności są do twojej dyspozycji. Wszelkie zdolności. Zdolności w sferze ziemskiej i w sferze niebiańskiej. Jeżeli to zrozumiałeś, jeżeli to przyjąłeś, to to cię zabezpiecza. Zabezpiecza cię na wieczność i na teraźniejszość. Chciałbym, żebyś poczuł się bezpieczny. Ojcze, ja teraz modlę się o tych ludzi, którzy oglądają to. Ojcze, ja modlę się. Ja teraz w imieniu Jezusa biorę autorytet nad wszelką demoniczną siłą braku poczucia bezpieczeństwa. W imieniu Jezusa mówię do ciebie: diable, teraz zabieraj swoje łapy z umysłów ludzi. Nie wolno ci dotykać tych ludzi. W imieniu Jezusa ja związuję wszelki strach, wszelki lęk, wszelki chaos i zamęt związany z bezpieczeństwem, związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Ja związuję każdą demoniczną siłę stojącą za sieroctwem. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa związuję każdą demoniczną siłę, która uwalnia toksyczny jad w umysły ludzi, toksyczny jad braku poczucia bezpieczeństwa. W imieniu Jezusa ja przeklinam cię, diable, związuję, zabraniam ci mówić, nakazuję ci wyjść z tych ludzi teraz przez potężne imię Jezus. Ja nakładam krew Jezusa na umysł tych ludzi. Duchu Święty, modlę się teraz. Wypełniaj duszę tych ludzi. Wypełniaj ich. Niech twoje potężne poczucie bezpieczeństwa przenika teraz każdego człowieka, który to ogląda. W imieniu Jezusa Chrystusa ja uwalniam poczucie bezpieczeństwa z uwagi na łaskę,
która została dana w Chrystusie Jezusie, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa głęboko zapadły w ducha ludzi. I dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie słuchasz.